Witam serdecznie z Wrocławia, z pięknego obiektu WKK Sport Center. To tu odbywają się krasnale, bo jak inaczej ma się turniej nazwać, skoro Wrocław jest miastem krasnali. To krasnale tutaj kiedyś bardzo pomagali ludziom w różnych rzeczach i teraz to są takie dobre duszki do pomocy. Mamy najmłodszą kategorię z krasnali, bo mieliśmy w okresie międzyświątecznym rocznik 2010, rocznik 2011, czyli U13, U12, a teraz mamy kategorię U11, czyli tą najmłodszą kategorię. To było 13-latkowie, 12-latkowie, a teraz mamy 11-latków i młodszych. Międzynarodowy turniej, bo mamy zaprzyjaźnione kluby Prewidza i mamy Słowacja i mamy także Ostrawę, Strek Ostrawa. To są zaprzyjaźnione kluby, które zawsze tu jeżdżą, my tam jeździmy i tak to wygląda. Z polskich drużyn do Wrocławia oczywiście gospodarz, a tak przyjął MKS Otmuchów, województwo opolskie, Radwan Sport, Korona Kraków, Małopolska, Pruszków Mazowieckie, druga drużyna z Pruszkowa to Piotrówka Radom i trzecia drużyna z Mazowsza i trzecia drużyna Dziki Warszawa, czyli mamy trzy drużyny z Mazowsza i MKS Łódź. I mamy jedną drużynę z Wielkopolski, Gromy Nowy Tomyśl, za nami już jest sporo spotkań. 6-12 meczy, bo gramy na dwóch halach. Bardzo wyrównane pojedynki, dzieci fajnie wyszkolone. Także, że dzieje się tutaj w tej arenie. Mamy tutaj 10 drużyn, dwie grupy. Zwycięzcy grup grają od razu o pierwsze miejsce, o Puchar Krasnala. Drugie miejsce grają o trzecie miejsce. No i tak po kolei do niedzieli będziemy widzieli, co się tutaj będzie działo. Jutro o godzinie 19.30, jak się nie mylę, czy 18.30 po zakończeniu rozgrywek zrobimy festiwale konkursów Zibiego, czyli mnóstwo konkursów, mnóstwo gadżetów do wygrania od Zibiego. Także serdecznie wszystkich pozdrawiam. Oglądajcie, bo wszystkie mecze są transmitowane na Sport Live, czyli rodzice, którzy nie przyjechali, spadło mi na dół, widać mnie, pozdrawiam serdecznie, a teraz jeszcze trochę dzieci pokażę. Zobaczcie, tu akurat trwa z tej strony mecz drużyny Radwan Sport, Korona Kraków, Małopolska, z którymi przyjechałem, dziękuję bardzo tutaj, że mnie zabrali. No niestety chłopcy z Krakowa minimalnie przegrali pierwszy mecz po walce. Nie można powiedzieć, tylko 5 punktami przegrali z Pruszkowym, no a teraz grają z Otmuchowem. A po drugiej stronie, na drugim boisku tutaj mamy mecz Dziki Warszawa i Gromy Nowy Tomy, czyli Wielkopolska, Mazowsze 6-6. Dziki pierwszy mecz dzisiaj przegrywają, a teraz pewnie będą chcieli się odegrać. Gromy Tomyśl znowu pierwszy mecz wygrali 56-48 z Łodzią. No i dzieje się, dzieci się szkolą, dzieci się fajnie bawią i to jest najważniejsze. Pozdrawiam wszystkich serdecznie Zibi z Krasnala, a teraz jeszcze raz oficjalna koszulka z Krasnala. Każdy uczestnik taką koszulkę dostanie. Do zobaczenia, do usłyszenia.